Dzień dobry, znajdujemy się w Kołobrzegu, a przed nami impreza sylwestrowa. Dziś pytamy zarówno mieszkańców, jak i turystów, gdzie spędzają Sylwestra, czego życzymy sobie z okazji zbliżającego się nowego roku oraz czy miejscowości nadmorskie są atrakcyjne zimą. Zapraszam serdecznie do oglądania. Gdzie zamierzają Państwo spędzić Sylwestra? My spędzamy z dziećmi naszymi w domu Sylwestra. Przyjechaliśmy z Bazaru z Brandenburgii. Czy przyjazd nad morze o tej porze roku jest atrakcyjnym kierunkiem dla turystów? Tak, jest bardzo atrakcyjny, zdecydowanie. Zwłaszcza dla dzieci, które obserwują morsów, zbierają muszelki na plaży. Bardzo fajnie. I czego może Pani życzyć ludziom dookoła z okazji zbliżającego się nowego roku? No przede wszystkim spokoju, zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia marzeń. A Ty czego, Lena, byś życzyła? Uśmiechu, to prawda. Dziękuję bardzo. Proszę. Nowego roku. Na, właśnie tutaj, na molo. Na molo. Na molo, ja od 8 chyba lat już pod rząd. Jeździmy tutaj nad morze do Kołobrzegu, zawsze spędzamy tutaj. Częściowo jesteśmy w hotelu, ale zawsze o 11 zawijamy się i przychodzimy na molo. A skąd Państwo przyjechali? Dolny Śląsk, Chocianów. Pozdrawiamy cało Chocianów. Pozdrawiamy. Czy o tej porze roku Kołobrzeg i ogólnie przyjazd nad morze jest atrakcyjnym kierunkiem dla turystów? Tak, no mówię, my już jeździmy od kilkunastu lat nad morze. Reklamujesz, będzie przyjeżdżało coraz więcej osób. Nie, proszę Państwa, proszę nie przyjeżdżać, nie przyjeżdżać. Zamykamy Kołobrzeg 4 stycznia, proszę nie przyjeżdżać. Nie, jeździmy. Nie ma po co. Od kilkunastu lat jeździmy zazwyczaj w Kołobrzegu, jesteśmy nieraz jeszcze Międzyzdroje odwiedzamy, ale w większości zawsze Kołobrzeg. Zazwyczaj jesteśmy 3 razy w roku, październik, Sylwester. I w marcu zazwyczaj jesteśmy w Kołobrzegu. Polecamy Kołobrzeg, nie słucha się pani. Ktoś, kto nie był w Kołobrzegu, nie, może nie tyle, że w Kołobrzegu, w ogóle nad morzem zimą, nie wie co stracił. Polecamy przyjechać, zobaczyć raz, tylko trzeba wziąć ciepłą odzież i naprawdę polecamy. Zimą Bałtyk ma swój niepowtarzalny urok. Sztorm, bursztyny, a właśnie, coś pokażę. Jak już jesteśmy, właśnie połów bursztynów, zbiór bursztynów po wczorajszym sztormie. I to powiem Państwu, że nawet specjalnie nie szukaliśmy, idąc sobie plażą, pokażę Państwu, jak znaleźliśmy my zwykli laicy bursztyny. Proszę bardzo. Tak, jak szybko rozwinę, zaraz wszystkie spadną na dół. Nie spadną, nie spadną, nie spadną. Proszę zobaczyć, ile bursztynów znaleźliśmy dzisiaj. Idąc sobie tylko tego kawałkiem plaży. Także polecamy. Że nawet nie za bardzo szukaliśmy, proszę zobaczyć, jakie ogromne okazy. Leżały na plaży. Także polecamy na tylko naprawdę ciepła odzież, spodnie narciarskie, ciepłe rękawiczki, czapki. Także polecamy. Zdrowia, to jest najważniejsze. Może to jest banał, ale podstawa... Jak jest zdrowie, to jest wszystko. Jak jest właśnie zdrowie, to jest wszystko. Ja też z racji troszeczkę zawodu pracuję tam, gdzie pracuję, no to mówię, na pewno zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli jest zdrowie, jest wszystko. I przede wszystkim też miłości. Miłości i zdrowia. To jest najważniejsze. A reszta się znajdzie. Bardzo atrakcyjny. W moim przekonaniu bardzo. Przede wszystkim jest dużo ludzi, coś się dzieje, można w różny sposób spędzić wolny czas, można nawet pójść do kina, jeśli ktoś chce, można w kawiarni, przede wszystkim morze, no, spacer nad morzem, cudowna sprawa. A propos spędzania wolnego czasu, gdzie zamierza Pan spędzić Sylwestra? No, nie wiem czy można mówić, ale jesteśmy w sanatorium Lech i tam mamy już Sylwestra, że tak powiem, zorganizowanego i tutaj będziemy właśnie spędzać Sylwestra. Bardzo się z tego cieszymy. Dużo zdrowia, z racji wieku już to doceniam, żeby spełniły się wszystkie marzenia, które ktoś sobie zamarzył, wszystkie plany, żeby się spełniły, no i dużo spokoju i pogody ducha. Domówka. I takie pytanko, czy Kołobrzeg jest atrakcyjnym kierunkiem dla turystów od tej porze roku? Ogólnie morze. Przyjechaliśmy w domu z dziećmi. Kołobrzeg tutaj? Nie, wracamy na Śląsk. Czy Kołobrzeg jest atrakcyjnym miejscem, kierunkiem dla turystów o tej porze roku? Tak, szczerze powiem, nigdy nie byłam nad morzem zimą i jest to bardzo pozytywne przeżycie. No tak, oczywiście zdrowia, spełnienia marzeń, no i pomyślności. Przyjechaliśmy po to do Kołobrzegu. No i co? Gdzie idziemy? Jeszcze nie wiemy w sumie. Spontanie raczej. Jakiś klub. Może jakaś potańcówka, zobaczymy. I czy generalnie Kołobrzeg i samo morze jest atrakcyjnym kierunkiem dla turystów o tej porze roku? Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, pierwszy raz jestem w Kołobrzegu ogólnie, więc no nie mogę się szerzej wypowiedzieć. Żeby kolejny rok był lepszy. No i dużo szczęścia, miłości i wszystkiego, czego najlepsze. Why you come here to Kołobrzeg? I come here because I want to celebrate New Year's. New Year party.
in an apartment with a lot of friends, but they're not yet here, so I just came here to relax before the celebration. And it feels really good, very calm. Yeah. And where you come from? Germany. Yeah. I live in Berlin now. Okay. Yeah. And what can you say about Kołobrzeg and at this winter time? Well, I just arrived yesterday evening, so this is my first day. It's very beautiful. It's not so cold as I expected. And I think it's just very nice. This is your first time in Kołobrzeg? Yes. What can you wish for us, for people around you, for New Year? Oh, I wish that everybody can find the time to relax more, because this is nowadays not so easy. Yeah, I know. And now I don't have internet, and it feels really good actually. So more free time and more time for the people you love. This is what I wish for everyone. Co planujemy w Sylwestra? Wracamy do domu przed kanapą, na kanapie przed telewizorem. A skąd Państwo przyjechali? Dzików to koło Gaworzyc, bliżej Zielonej Góry. Teraz już idziemy, dobra. Tak. I czy Kołobrzeg i ogólnie miejscowości nadmorskie są atrakcyjne dla turystów o tej porze roku? No tak, widać zresztą, że jest sporo tutaj ludzi, tak, nawet zimą, w tej porze. Także zima nie straszna nad morzem, my jesteśmy zachwyceni. Pogoda nam się udała, bo nie pada deszcz, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I czego może Pani życzyć ludziom dookoła z okazji zbliżającego się nowego 2020 roku? Dobra wokół. Tak. Do you planning spend New Year party here in Kołobrzeg? Party? Yeah. No. Where? We are for a wellness day here, and yeah, nothing, no for party. And why you decide to come to Kołobrzeg? My boyfriend surprised me, yeah. And yeah, we think the Polnik Osti is very beautiful, and yeah, it's good. To are here. And what you can wish for us to next year for New Year? Wishes. Only the best. Yeah. Only the best. And I wish that all people are healthy. And yeah. Thank you very much. No problem. My w Chalkozyje. No w Kołobrzegu jesteśmy o tej porze roku pierwszy raz. Jesteśmy w maj, czerwiec, lipiec. No nie, sierpień się zdarzy, a na Sylwestra pierwszy raz jesteśmy. I jak wrażenia? Fajne. Dużo zdrowia, wszelkie pomyślności. No i żeby morze było czyste. Tańszy dorsz. Bo jest, nie ma, że była tańsza. Bo na dzień dzisiejszy jest bardzo droga. Gdzie Państwo planują się bawić na Sylwestra? My tu, w Kołobrzegu, już od 7 lat. Jest nam tu tak fajnie, że to nie może być inaczej. Co roku jesteśmy tutaj. Tak, jesteśmy z Torunia. Dobrze. I czy warto przyjeżdżać na morze o tej porze roku? Jasne, Kołobrzeg jest zawsze fajny, tylko ludzie się nieodpowiednio ubierają. My zawsze mamy, no bo jak spada, to my mamy dobre ubrania na deszcz. Dzisiaj jest zimno, to się ubieramy i spacerujemy cały dzień. Także Kołobrzeg jest na cały rok fajny. Dla nas przynajmniej. Ja powiem tak, żeby ludzie się zakochali w morzu, tu w waszym morzu, w Kołobrzegu, tak jak my się zakochaliśmy, żeby przyjeżdżali tutaj coraz częściej. Licznie, z rodzinami, bo jest po prostu fajnie. My tutaj zawsze przyjeżdżamy, bo my po prostu tutaj się też na zdrowiu u was regenerujemy, tak. Ale też, no, my mamy ten klimat wasz fajny taki. I życzymy ludziom z Kołobrzegu, żeby po prostu myśleli o nas, o turystach, nie jako intruzach, tylko o ludziach, którzy tu przyjeżdżają, bo chcą do was przyjechać. A jeszcze nie wiem, bez planów, jak bez na ten moment. Spontan. Tak, pewnie spontan. Sąsiedzi, szwagier pewnie przyjdzie, bo lubi wpadać. No. I takie pytanko, czy warto przyjeżdżać nad morze o tej porze roku? Wie pan co, my przyjechaliśmy dzisiaj specjalnie 140 km, żeby na spacer przyjść. Tak bardzo rzadko bywamy tutaj nad morzem, także akurat się tak udało. Nie warto. No tego co zawsze, nie? Czyli zdrowia przede wszystkim, a jak zdrowie jest, to już wszyscy ze wszystkim poradzą, myślę, nie? W Kołobrzegu. W Kołobrzegu. Tak.
A państwo przyjechali stąd, czy są stąd, czy... Nie, pochodzimy z okolic Gniezna. Tak. I jako turyści, czy warto przyjechać na morze o tej porze roku? Ale rzeczywiście, jest bardzo fajnie, naprawdę pogoda dopisuje, jest rewelacyjnie. Super, my jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, 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 oczywiście. I czego mogą państwo życzyć wszystkim dookoła nas z okazji zbliżającego się nowego roku? Przede wszystkim, aby był lepszy niż ten. Zdrowy. Dużo zdrowia. Przede wszystkim, no i czego tylko zapragniecie, spełnienia marzeń, no i udanego Sylwestra. W gronie przyjaciół w domu. W domu, ale w Kołobrzegu? Tak, tak. W Kołobrzegu i przyjdziemy właśnie tutaj na molo. Dobrze, i czy takie podróże nad morze są atrakcyjnym kierunkiem o tej porze roku? Tak, co roku praktycznie przyjeżdżamy nad morze. Skąd? Lubuskie i Wielkopolska. I podoba nam się. Co roku gdzie indziej, ale jednak morze polskie. I czego mogą państwo, pani i państwo życzyć wszystkim dookoła z okazji zbliżającego się nowego roku? Zdrowia. Przede wszystkim. I uśmiechu. I kasy. Chyba akcyzanie rosła. I uśmiechu. W Szczecinie, w Porto Grande. Tak, bo jesteśmy ze Szczecina. Dla mnie tak. Taki weekendowy. Właśnie przyjechaliśmy po to, żeby się zrelaksować. To przede wszystkim zdrowia. I szczęścia, i miłości, i to co najdłuższe, czyli życia. Zdrowiu, proszę. Gdzie zamierzają państwo spędzić Sylwestra? No jak to, gdzie? W Kołobrzegu. A państwo są z Kołobrzegu, czy? Nie. Nie, z Łódzkiego. Okolice Łodzi. Okolice Łodzi. Dobrze. I czy Kołobrzeg, ogólnie spędzanie pory zimowej nad morzem, czy to jest atrakcyjny kierunek dla turystów? Bardzo atrakcyjny, bo przyjeżdżamy co roku zimą. Co roku przyjeżdżamy na Sylwestra, często i na święta przyjeżdżamy, także tylko Kołobrzeg, jeśli zimą, tylko Kołobrzeg. I Sylwester w Kołobrzegu. Dobrze. I czego mogą państwo życzyć ludziom dookoła z okazji zbliżającego się nowego roku? Wszystkiego najlepszego. Uśmiechu na twarzy i zdrowia, radości, przede wszystkim zdrowia. I dużo miłości. Kołobrzegu. Tylko w Kołobrzegu. Kołobrzeg. Dziękuję bardzo. U znajomych w domu. W Kołobrzegu czy? Nie, w Koszalinie. W Koszalinie. Tak. A państwo przyjechali Poznania. Z Poznania. I czy Kołobrzeg ogólnie miejscowości, cześć, ogólnie miejscowości nadmorskie są atrakcyjne dla turystów o tej porze roku? Szczególnie o tej porze roku. Nawet bym bardziej polecał o tej porze roku niż wakacje. Dlaczego? A bynajmniej jeżeli chodzi o ludzi, można się spokojnie przespacerować wzdłuż wybrzeża. Nie ma takiego natłoku turystów. No i piękniejsze jest to morze nasze w tej porze roku niż w wakacje. O, to może będę taki kolokwialnie zabrzmi, ale pewnie zdrowia, dużo szczęścia, no i pomyślności w tym nowym nadchodzącym roku. No i pogody ducha i żebyśmy coraz więcej się uśmiechali do siebie na tych ulicach w Polsce. Dobra, żyjemy. W domu. W domu? Ale w Kołobrzegu czy? Nie jesteśmy z Kołobrzegu. A skąd państwo przyjechali? Nie, sami przyjechaliśmy. Ale skąd? Ze Świdwina. I czy Kołobrzeg jest atrakcyjnym kierunkiem dla turystów o tej porze roku? Myślę, że Kołobrzeg jest atrakcyjny cały rok. Aż tak? Tak. Piękny jest i zimą, i latem. I czego mogą państwo życzyć ludziom dookoła z okazji zbliżającego się nowego roku? No przede wszystkim dużo szczęścia, zdrowia. Zdrowia najważniejsze jest zdrówka. Jak będzie zdrowie, to będzie wszystko, moim zdaniem. Nie w Kołobrzegu. A skąd państwo przyjechali? Z Dolnego Śląska, z Lubina. I czy miejscowości nadmorskie są atrakcyjne o tej porze roku? Oczywiście, jesteśmy kilka razy do roku, także jak najbardziej chętnie spędzamy czas. Wszystkiego co najlepsze, samych pogodnych dni, zadowolenia i dużo miłości, bo jest najważniejsza. Z dzieckiem w domu. Będziemy razem w domu spędzały w tym tutaj w Kołobrzegu? Niestety, nie jesteśmy z Kołobrzegu, jesteśmy z Nowogardu. Także przyjechałyśmy dzisiaj trochę pochodzić, pospacerować i nabrać świeżego powietrza. I czy nadmorskie miejscowości są atrakcyjne dla turystów o tej porze roku? Kołobrzeg myślę, że tak. W mniejszych miejscowościach naprawdę nie ma tyle ludzi. Najciężej z zaparkowaniem samochodu, pół godziny szukania tak naprawdę, ale ja myślę, że tak, nawet zimą jest tutaj cudownie. Zdrowia, bo tego wszystkim brakuje. W domówkę. Domówka. Domówka. Ale tutaj w Kołobrzegu, czy? Nie, jesteśmy ze Świdwina i będziemy w domówkę. Nie. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam. W Kołobrzegu, to znaczy w dzielnicy Kołobrzeg Podczela. Tak, w apartamentach Phoenix. Tam mamy swój lokal i tam po prostu będziemy się bawić w swoim gronie. I czy miejscowości nadmorskie
są atrakcyjne dla turystów o tej porze roku. Znaczy, my nie jesteśmy akurat turystami, bo my stąd pochodzimy. Aha. Także jesteśmy, można powiedzieć, pół na pół, bo teraz mieszkamy w Wielkopolsce, ale często tu przyjeżdżamy, bo jesteśmy stąd. I czego możemy życzyć ludziom dookoła z okazji zbliżającego się nowego roku? Zapytam teraz żony. O, nie wiem. Jak najmniejszych podwyżek. Jak najmniejszych podwyżek właśnie. Akcyza pójdzie. Pójdzie. A my nie, palimy, także może iść akcyza. Najwyżej przemyt wzrośnie, tylko tyle. A pomijając akcyzę? Proszę? A pomijając akcyzę, to co możemy sobie życzyć? Przede wszystkim zdrowia, a reszta jakoś będzie. Zdrowie jest najważniejsze, tak? No bo... No, najważniejsze jest zdrowie. Mamy wszystko. Tak, dokładnie. Izo.